Basen przy ulicy Gnieźnieńskiej w ostatnich dniach jest oblegany przez miłośników kąpieli. Nic dziwnego, to najlepsze miejsce w czasie upału, aby się ochłodzić. Ogólnie teraz rzadko, bo jest praca, praca i tylko praca, nie? Ale jak jest wolny czas, no to przebywamy właśnie na basenie. Jest dobry klimat, także nie ma co narzekać. Czyli rozumiem pływanie szybkie i skoki. Tak, znaczy właśnie próbuję pod wodą przypłynąć cały basen wzdłuż. No prawie mi się udało, ale zrobimy to jeszcze raz. Dzień dobry, wrzesińska telewizja internetowa. Widzę, panowie opalają się na basenie. Czy tylko się opalają? Nie tylko. To znaczy co, pływamy, skakamy? Tak, pływamy, skakamy. No, i co tu? Jest boisko do siatkówki, gracie też? Też będziemy grali. Piłkę mamy. No, piłkę mamy, tutaj kolega ma. A powiecie, często bywacie na basenie? Czy nie tak często, ale dwa razy w tygodniu będziemy. Jak jest pogoda? No. Bezpieczeństwa na basenie pilnuje 7 ratowników. Pracy mają sporo, bo bywa, że muszą pilnować blisko 1000 osób. Najwięcej problemów ratownikom sprawiają nietrzeźwi oraz małe dzieci, które chcą się kąpać w głębszej nietce. I wszystko byłoby ok, gdyby nie parking przed basenem, na którym zaparkowanie graniczy z cudem.